pokonujemy lidera Fortuna pierwszej ligi 2-0. Duży powiew optymizmu chyba po tym dzisiejszym sparingu. Wiadomo, że był to zupełnie inny mecz jak ten ostatnio rozgrywany w Niecieczy, natomiast w wielu momentach ta gra chyba mogła się podobać, wiele składnych akcji, kiedy też wysokim pressingiem podchodziliście na graczy Termaliki, mieli z tym problemy. Jak z twojej perspektywy ten mecz wyglądał? Tak, na pewno pożyteczny sparing. Jesteśmy tak naprawdę półtora tygodnia przed ligą. Parę dni temu dosłownie graliśmy też z fajnym, wymagającym rywalem. Dzisiaj też trafiła się drużyna, która potrafi fajnie grać w piłkę i ma swój styl, który jest gdzieś tam rozpoznawalny już, jeśli chodzi o naszą ligę. Natomiast my mieliśmy też swój jakiś plan na ten mecz i mamy swoje jakieś tam pomysły, które staramy się realizować w każdym meczu i ligowym, tak jak i też w okresie przygotowawczym we wszystkich sparingach. I widać, że z biegiem czasu i z dnia na dzień to się coraz bardziej zazębia i gdzieś tam to funkcjonowanie tych akcji i tego wszystkiego, co trenujemy, fajnie się zaczyna przekładać na boisko. Oczywiście było dużo momentów też, jak to w każdym sparingu, takich, które na pewno są do poprawy, jakichś tam elementów wyjścia do pressingu, czy też tej dokładności po odbiorze piłki, bo takie jest też założenie, żeby szybko po odbiorze piłki oczywiście gdzieś tam to uruchamiać akcję do przodu. Natomiast finalnie, przynajmniej w tej pierwszej połowie, w której akurat nie miałem przyjemność występować, to tak wyglądało, że po odbiorze te akcje gdzieś napędzaliśmy do przodu i z tego było dużo, dużo zagrożenia. Wynikały też z tego nasze stałe fragmenty gry, które też zawsze w moim odczuciu są naszym jakimś tam atutem i mocną stroną. Także dużo pozytywów, natomiast wiadomo, materiał do analizy jak w każdym sparingu i w każdym okresie. Trzeba te wszystkie negatywne strony też przekuć na tą dobrą stronę, żeby to wszystko podciągać do góry. Na pewno są pozytywy, jeśli chodzi o twoją grę. W tych ostatnich sparingach byłeś ciągle pod grą, też były sytuacje dziś i duży oddech ulgi widziałem po tej bramce, no bo znowu czekałeś trochę na to trafienie, w końcu się udało. Tak, wiadomo, że jest to jakiś tam taki element, który pozytywnie zawsze jest oceniany przez samego zawodnika, jak i też gdzieś tam z boku ludzie zawsze patrzą, kto te bramki strzela. Natomiast wydaje mi się, że całość zawsze jako ogół, jako drużyna jest ocena ogółu po prostu jakby w tym wszystkim jest najistotniejsza. Natomiast wiadomo, że jest jakaś tam w tym przyjemność i ulga na zasadzie strzeliło się tego gola, no to ten uśmiech na twarzy na chwilę może się pojawić. Oglądając sparingi z Ruchem czy z GKS-em Katowice widać było, że bardzo chcieliście, ale te nogi były dosyć ciężkie, chyba takiej frustracji, bo bardzo chcieliście, to nie wychodziło. Teraz widać, że te nogi coraz lżejsze są. Też to wygląda tak z twojej perspektywy, z tych obciążeń schodzicie i ta świeżość jest coraz większa? Tak, na pewno, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Tak jak wspomniałem, jesteśmy półtora tygodnia tak naprawdę do pierwszego meczu ligowego, więc te obciążenia automatycznie muszą być coraz mniejsze, no bo tak wyglądają okresy przygotowawcze, zwłaszcza zimowe. Natomiast trzeba też powiedzieć wprost, że te nogi dzisiejsze nasze, że tak powiem, nie były jeszcze na takim stuprocentowym, że tak powiem, gotowości i świeżości. I momentami było czuć, że można było złapać tą zadyszkę, bo wiadomo, grając też z rywalem, który bardzo mocno się starał trzymać przy piłce i przeciąga nas z lewej na prawą, z prawej na lewą. Było dosyć sporo biegania, dosyć dużo mocnych takich intensywnych odcinków biegowych, które trzeba było pokonywać na dużych prędkościach, więc to na pewno w nogi weszło. No ale taki też był zamysł, tak, żeby to było jednocześnie sparing i sprawdzenie pewnych aspektów taktycznych, jakiegoś planu meczowego, a przy okazji też aspekt czysto fizyczny, czyli podgonienie jeszcze jakichś parametrów po to, żeby właśnie w najbliższym czasie ta świeżość i to przygotowanie fizyczne było w totalnie takim najwyższym punkcie. To na koniec taki aspekt modowy. Jest taką tradycją, że ten wąs w szatni GKS-u Tychy musi być, no bo ty go posiadałeś przez dobrych kilka miesięcy. Teraz Szymon Lewicki, to taka nowa tradycja? Nie wiem, wydaje mi się, że to na takiej zasadzie bardziej trochę może na żarty gdzieś tam na jaja, sprawdzenie swojego wizerunku, jak będzie wyglądał w różnych, że tak powiem, formatach i różnych możliwościach, czy to z wąsem, czy bez wąsa, czy z brodą, czy bez brody. Ja teraz akurat nie mam taki czas, że sobie tam tego wąsa zgoliłem, tak jak żeśmy rozmawiali, natomiast nie wykluczam tego, że nie wiem, w perspektywie 2-3 tygodni, jak mi coś tam zacznie odrastać, a nie będzie mi się chciało ogolić, to sobie po prostu przytremeruję ładnie, żeby to fajnie wyglądało estetycznie i może wąs wróci na moją twarz, zobaczymy jak to będzie.